مرحبا بجميع. أنا نوربرت وأنا صاحب قناة يوتيوب المتخصصة باللغة العربية وخصوصا للناطقين بغيرها، يعني للبولنديين. في الفيديوهات أطرق موضوعات مختلفة مرتبطة باللغة العربية وكذلك بثقافة دول عربية. Jest dzisiaj z nami Norbert Ślusarczyk, arabista i tłumacz przysięgły języka arabskiego. Cześć Norbert. Cześć, witam wszystkich. I od razu pytanie, bo jesteś jawłodzianinem z krwi i kości. Tak, dokładnie. Dlaczego język arabski? Co się wydarzyło, że akurat obudziłeś się rano i mówisz, to jest moja droga? Tak naprawdę trochę ta geneza jest związana z Jaworznem, natomiast nie do końca. Dlaczego? Dlatego, że po liceum, jak wybierałem swój kierunek na studiach, w Sosnowcu były dostępne filologie angielskie z językami różnymi obcymi. Zawsze wiedziałem, że angielski w porządku, bardzo dobrze, bardzo fajnie go znać. Jest to jednak podstawa. Chciałem coś więcej. Nie wiedziałem dokładnie, w którą stronę mam uderzyć i wtedy akurat, gdzieś mniej więcej w tym okresie, otwierała się fabryka handlu chińskiego właśnie w Jeleniu, w Jaworznie. I stwierdziłem, okej, no dobra, no to może pójść właśnie w język chiński. Czyli natomiast od początku to była przemyślana droga. Przemyślałem kariera zawodowa. Inne języki, natomiast nie od razu w arabski. No i niestety, nie wystarczyło mi wtedy punktu z matury na chiński, na japoński, został mi ten arabski. No i stwierdziłem, dobra, spróbuję. No i chciałem po pierwszym roku się przepisywać, bo jednak gdzieś tam właśnie z Jaworznem, mnie po prostu to Jaworzno mnie trzymało i mówię, jest okazja, żeby mówić po chińsku tutaj, no to spróbujemy. Ale jednak zakochałem się w tym arabskim i tak wyszło. No i tak właśnie zaczęła się moja przygoda. No i powiedz mi, czy ta przygoda jest bardzo trudna? Z mojej perspektywy osoby, która no też posługuje się językiem angielskim, język arabski brzmi bardzo abstrakcyjnie. Brzmi i jest to trudna przygoda. Przede wszystkim z tego powodu, że ten arabski, który jest wykładany na przykład na studiach czy na jakimkolwiek kursie językowym, to jest standardowy język arabski. To jest arabski, którym na przykład właśnie posługują się, w którym są napisane książki, oficjalne jakieś właśnie podręczniki, w którym również właśnie reporterzy w telewizji się posługują, w takiej ogólnoarabskiej telewizji. Natomiast każdy na ulicy mówi po swojemu i to naprawdę po swojemu. Bardzo ciężko to porównać do języka polskiego. Okej, zaraz ktoś powie, że mamy górali, mamy Ślązaków i mamy Kaszubów, tak? Natomiast skala tego wszystkiego jest nieporównywalnie inna. Każdy kraj, a mamy 22 kraje, w których językiem urzędowym jest język arabski, każdy z nich, no tam jest język arabski, ale w każdym z nich jest inny dialekt. Są grupy dialektalne, tak? Mniej więcej na przykład obywatele Syrii, Libanu, Palestyny, Jordanii mniej więcej mówią w podobnych dialektach. Podobnie na przykład jak Maroko, Tunezja, Algieria. Ale na studiach my nie mieliśmy takiej bardzo dobrej wiedzy odnośnie właśnie tych dialektów i dopiero po studiach, po zakończeniu tego całego systemu nauczania i po rzuceniu na głęboką wodę do pierwszej pracy z językiem arabskim okazało się, że chwila, ale to co my się uczyliśmy, to tak nikt nie mówi. No i co teraz? No i wtedy zaczęła się tak naprawdę ta druga przygoda, żeby jakoś przystosować się do tego, żeby zacząć się porozumiewać właśnie z osobami arabskojęzycznymi. Także to jest zupełnie, zupełnie co innego i bardzo ciężko to porównać na gruncie języka polskiego, bo jednak osoba z północy kraju dogada się z tą z południa, tak? Nawet osoba powiedzmy gdzieś tam z Podlasia, gdzieś tam też jest to takie charakterystyczne zaciąganie, dogada się na przykład z osobą powiedzmy z Podkarpacia. Zawsze to gdzieś tam może jakieś dialektalizmy jak najbardziej, ale z reguły to będzie okej. Natomiast tutaj my nie mamy pewności, że Tunezyjczyk dogada się na przykład z Libańczykiem. Są bardzo duże problemy. Yani مشابه للغة الفرنسية ينطق فقط في وسط الكلمة ولا ينطق في نهاية الكلمة. يعني بالبولندية نادرا ننطق أصوات أنفية في نهاية الكلمة. Powiedz mi w takim razie, jak wygląda twój taki codzienny dzień pracy? Wstajesz rano, myjesz zęby, jesz śniadanko, zaczynasz pracę. Tak. Co robisz? Co robię? Jako arabista. Jako tłumacz przysięgły, więc tłumaczę dokumenty urzędowe. To są głównie dokumenty na przykład do rejestracji ślubu, do rejestracji pobytu tutaj w Polsce. Jest coraz więcej osób arabskojęzycznych, którzy przyjeżdżają tutaj do Polski i chcą zalegalizować pobyt z różnych względów. Głównie jest to praca, chęć poszukiwania pracy. No w warunkach, nie oszukujmy się, o wiele lepszych ekonomicznie niż w wielu krajach arabskich.
W większości, dużo przypadków jest związanych oczywiście też z miłością, tak, ze związkami między osobami arabskojęzycznymi a Polakami bądź Polkami. Coraz więcej jest takich osób. No więc jeżeli oczywiście są takie zlecenia, to siadam, tłumaczę, opieczętowuję i idziemy dalej. Mam również dni wyjazdowe, tak? Kiedy trzeba na przykład pojechać do sądu, na policję, do prokuratury na przykład, na jakieś przesłuchania. W różnej tematyce są to albo na przykład związane sprawy z małżeństwem, albo sprawy karne, sprawy inne, cywilne. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Nie ma tutaj żadnego ograniczenia tak naprawdę. Wszędzie, gdzie jest potrzeba tej pomocy językowej, ja jej udzielam w taki sposób, wtedy darmowy dla tej osoby, natomiast oczywiście jestem wtedy opłacany przez organy wymiaru sprawiedliwości. Byłeś już gdzieś w kraju arabskim, miałeś okazję tę swoją wiedzę, umiejętność językową sprawdzić na żywym organizmie? Tak, i wyjazd do kraju arabskiego, do Omanu w 2016 roku, to był taki punkt kluczowy, punkt zwrotny w tej całej mojej właśnie przygodzie z nauką języka, dlatego że wtedy przełamałem tą barierę. Zawsze każdy mówi o tej przełamaniu bariery językowej, tak? Uczymy się w szkole, uczymy się na studiach, ale nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć, tak? Potem jak znamy słówka naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dziwne i bardzo nietypowe, natomiast jak przyjdzie je powiedzieć, no to mamy tą blokadę. Tam rzucono nas wtedy na głęboką wodę, bo był to kurs dla właśnie takich powiedzmy zaawansowanych studentów języka arabskiego. Mieliśmy, każdy nasz wykładowca, każda osoba w sekretariacie tej szkoły była arabskojęzyczna tylko i wyłącznie. No i radź sobie. No więc tak. Musieliśmy sobie jakoś radzić. Wtedy też miałem wywiad dla właśnie takiej ogólnoarabskiej telewizji, ogólnie też o sobie, o swoich zainteresowaniach, więc to też naprawdę to tak przełamało to wszystko, tą całą barierę. No tak, no telewizja ogólnokrajowa, wszystko tak. Na tym języku. Jak nie zrozumiesz, no to dokładnie, masz kłopot. Dokładnie. Tak. Także był Oman, była Arabia Saudyjska i również tam też kilka dni spędziłem. Widać wtedy, jak różne jest to, czego się uczymy, czego się uczyliśmy, od tego, co faktycznie jest używane. Natomiast zawsze powtarzam, że ten standardowy język arabski, jeżeli kiedykolwiek ktokolwiek chce się uczyć arabskiego po prostu, zawsze zaczynam od tego standardowego języka arabskiego, bo to jest taka podstawa i od tego odchodzą po prostu dialekty, które gdzieś tam możemy dalej poznawać. Jak zostałeś przyjęty w takiej Arabii, bo rozumiem, że no, jesteś Europejczykiem, tak? Tak. No więc widać różnicę między od razu na ulicy. Pomimo brody. Widać od razu różnicę między tobą a mieszkańcem kraju arabskiego. Jak oni cię przyjęli, jak z tobą prowadzili dialog? Od razu zaakceptowali? Czy jednak byli, jak to się mówi, podejrzliwi, tacy zdystansowani? Arabowie bardzo się cieszą. Jeżeli słyszą język arabski z ust nie Araba. Nawet jeżeli jest to ten standardowy język arabski. Tak, żeby uzmysłowić, ten standardowy język arabski to jest tak, jakbyśmy mówili, może trochę przesadzam, ale takim Szekspirem trochę, takim Mickiewiczem do drugiej osoby. Jest to trochę nienaturalne mówić w tym standardowym języku arabskim. Natomiast wciąż, jeżeli to słyszą to od osoby, czy to mnie, czy to innych kolegów po fachu, kolegów, koleżanek, to są naprawdę zachwyceni i wręcz czasem nie wierzą. Miałem niedawno taką sytuację, pan przyszedł tu po tłumaczenie, no i tłumaczy mi wszystko po angielsku. Ja mu odpowiadam też po angielsku, natomiast zacząłem mu czytać fragment dokumentu po arabsku. I on nie wiedział do końca, czy on rozmawia z pracownikiem biura tłumaczeń, czy rzeczywiście z tłumaczem. No i w momencie, kiedy zacząłem to czytać po arabsku, on się tak zdziwił. Ale to kim ty jesteś? Ja mówię, to ja jestem właśnie tłumaczem. No nie wierzył, nie wierzył. I takie sytuacje też się powtarzają, że bardzo fajnie to naprawdę przyjmują. Czytam. Czy tutaj już, jak te osoby, jeżeli te osoby przyjeżdżają i zobaczą, że w tak odległym kraju jak dla nich ktoś tutaj w ogóle jakoś spróbował, spróbował w ogóle zacząć mówić, tak? Spróbował się nauczyć i w konsekwencji się nauczył, no jest to bardzo, bardzo dla nich miłe. Prowadzisz swój kanał na YouTubie, tak. Na którym też te takie niuanse właśnie tego arabskiego świata, bym powiedział, nam tutaj oddajesz. Powiedz coś o tym więcej. To zaczęło się wszystko w pandemii. Jak byliśmy zamknięci w domu, ja stwierdziłem, że coś
trzeba robić, tylko jeszcze nie miałem do końca pomysłu co. I zauważyłem, że tak naprawdę na naszym polskim YouTubie jest taka trochę nisza, jest taka dziura, którą fajnie byłoby zapełnić, właśnie odnośnie języka arabskiego. No i na sam początek oczywiście to wszystko było tak troszeczkę amatorsko, potem z biegiem czasu trochę bardziej się do tego zacząłem przykładać. Ale uważam, tak ogólnie rzecz biorąc, uważam również patrząc po tym, jak jest odbierany ten kanał, uważam, że to jest bardzo fajna platforma, bardzo fajne źródło dla osób, które chcą się nauczyć arabskiego, nie wiedzą, czy im się to w ogóle spodoba, lub generalnie, jeżeli są gdzieś zaznajomieni albo zainteresowani krajami arabskimi, a tych osób naprawdę jest coraz więcej. Więc moje filmy generalnie są dla każdego. Jeżeli chcesz, możesz włączyć film i prawdopodobnie zrozumiesz praktycznie wszystko to, co chcę ci przekazać. Więc nie chodzi mi o to, żeby te filmy ograniczyć na przykład tylko dla osób, które chcą się konkretnie uczyć jakichś gramatycznych, zawiłych struktur językowych. Na to przyjdzie czas w moim takim przyszłym projekcie, natomiast tutaj właśnie chcę się skupić, żeby się otworzyć do ludzi z tym tematem, tak żeby każda osoba, która kompletnie nie jest związana właśnie z tym językiem, mogła go posłuchać, mogła zobaczyć, jak to brzmi przede wszystkim. Twój kanał to jest bardzo nazwa oryginalna, chwytliwa. Norbert Ślusarczyk. Oczywiście, tak jest. I tak, proszę Państwa, polecamy szukać właśnie kanału Norberta. Tak. Powiedz mi jeszcze na koniec, co dalej? Jaki jest Twój zawodowy cel, albo może życiowy cel i czy on się wiąże właśnie z tym językiem? Zdecydowanie tak. W momencie otrzymania uprawnień tłumacza przysięgłego języka arabskiego już wiedziałem, że to jest ta droga, którą chcę podążać, bo nie ukrywam, że długo się do tego przygotowywałem. I udało się, więc na pewno chcę się rozwijać. Tak naprawdę nauka języka arabskiego, codziennie się czegoś uczę. Przede wszystkim jeżeli chodzi o te dialekty. Codziennie jakieś nowe słowa, nowe zwroty gdzieś zauważam, gdzieś muszę się ich nauczyć. Dzisiaj rozmawiam z Algierczykiem, jutro będę rozmawiał z Egipcjaninem. Oni zupełnie mówią inaczej, więc muszę też się przystosować. Więc na pewno po prostu ta droga samodoskonalenia się. Ja też jestem taką osobą, że jestem samoukiem. Lubię się uczyć samemu. Nie sprawia mi to problemów. Nie muszę się motywować jakoś, więc dlatego na pewno ta droga zawodowa. Jest również przewidziany w tym roku taki projekt dla osób, które będą się chciały właśnie uczyć języka arabskiego. Będę prawdopodobnie taką właśnie platformę przygotowywał do nauki języka arabskiego, gdzie już typowo skupiamy się tylko na nauce. No więc to są te cele. No na pewno samo doskonalenie się, bo nie można, to nie jest tak, że nauczymy się i koniec i wszystko. No język się rozwija. Język się bardzo rozwija. Już, ale tak powiem Ci, tak pomyślałem sobie, że może powiesz nam, że będziesz, nie wiem, sultanem Norbertem I, ale żartuję oczywiście. Nie poszedłem w dyplomację, natomiast jakby gdzieś ta droga dyplomatyczna nie jest zamknięta całkowicie. No oczywiście. To słuchaj, już na koniec, gdybyś mógł nam coś po arabsku po prostu powiedzieć. Dobrze. تعلم اللغة العربية رحلة لا نهاية لها فاكتشفوا سحرها معي Wytłumacz nam, co powiedziałeś? Nauka języka arabskiego jest niekończącą się przygodą, więc odkryjcie jej magię ze mną. Pięknie. Proszę Państwa, to był Norbert Ślusarczyk, jawożnianin, który został arabistą i tłumaczem języka arabskiego i jak Państwo sami słyszeli, posługuje się bardzo konkretnie i płynnie językiem arabskim. Dzięki za rozmowę. Dzięki.